Pewno jest nam bardzo przykro, bo nie jest to łatwa sytuacja dla nas. Tak jak powiedział, tak jak mówię cały czas, że Skra Bełchatów to drużyna, która chce się bić o najwyższe cele i taki też mieliśmy plan. Wszystko ku temu szło, żebyśmy zagrali w nim, bo wykonaliśmy już bardzo dużo pracy w tym kierunku. I niestety dzisiaj potknięcie. Widocznie nie zasłużyliśmy sobie na ten finał. Nie możemy traktować tego meczu, nie wiem, jako półfinał, bo dużo meczy przegraliśmy w trakcie sezonu i o tym też musimy pamiętać. To nie stało się dzisiaj, to się działo w sezonie podczas jego trwania, więc szkoda, że straciliśmy punkty tam, gdzie ich nie powinniśmy stracić i szkoda tego seta dzisiaj, bo wypuściliśmy przewagę, której nie powinniśmy wypuścić. Myślę, że od jakiegoś czasu mówi się o tym meczu i cała Polska żyła tym meczem, bo wszyscy wiedzieli, jak ważne to jest spotkanie dla Bełchatowa. Wszyscy wiedzieli, jak Bełchatów ostatnio gra, że gra bardzo dobrze. I tak naprawdę wszyscy skazywali nas na porażkę, ale ta liga pokazała już w całym przekroju, że te niespodzianki zdarzają się bardzo często. A w tej sytuacji mówiliśmy o tak naprawdę wygranym jednym secie. Ja dzisiaj tak naprawdę mogę po meczu żałować, że nie udało się czegoś więcej, bo nie codziennie można wygrać ze Skrą i to w Bełchatowie. Ale przyjechaliśmy tutaj i nikt nie zamierzał kalkulować. Graliśmy swojego maksa i tak jak mówię, tylko możemy żałować, że tej takiej agresji sportowej, takiej walki na maksa nie starczyło na cały mecz, bo od drugiego seta tak naprawdę troszeczkę obniżyliśmy loty. No dla kibica to bardzo dobra liga dla oka, bo liga jest, myślę, że jedna z najbardziej wyrównanych od lat. I każdy z każdym wygrywa, to pokazują wyniki, więc naprawdę dla kibica to może być pozytywne. Oczywiście, że tak, bo myślę, że każdy tutaj jest profesjonalistą i musimy ochłonąć. Na dzień dzisiejszy to dla nas bardzo duża porażka, bo cel był inny, ale jak ochłoniemy, to musimy wywalczyć ten brąz, bo to też nie będzie łatwe. Tak mówię, bardzo ciekawy mecz i wszyscy liczyli na to, że coś się wydarzy. Wydarzyło się, no dzisiaj Resowia zagra w finale, aczkolwiek na przestrzeni całego sezonu uważam, że to Skra zasługiwała na grę w finale. Taki jest regulamin, takie są zasady, wszyscy o tym wiedzieli na samym początku, więc trzeba je zaakceptować, a teraz kibicować, niech wygra lepszy. Tak, bo działo się i na górze, i na dole, i tak naprawdę w środku i do dnia dzisiejszego, do ostatnich kolejek nie było wiadomo, kto z kim zagra. Kto zagra o medale, kto będzie grał o te słabsze miejsca. Na pewno liga bardzo ciekawa. Wygrywali słabsi z mocniejszymi i myślę, że to dało kolorytu tej lidze i myślę, że możemy się tylko cieszyć.